Poglądy i osądy. A dziś w poglądach i o sądach ksiądz Piotr Kuc, oficjał Sądu diecezji Opolskiej. Witam księdza bardzo serdecznie w naszym studiu. Witam serdecznie, szczęście Boże. Mówiliśmy o tym nie tak dawno, że według badań połowa małżeństw w miastach się rozwodzi. Prawo kanoniczne Kościoła Katolickiego nie przewiduje takiego słowa i nie ma zresztą tam takiego słowa jak rozwód, ale jest to stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak to wygląda od strony Kościoła Katolickiego? Czy też tyle spraw się pojawia? Zdecydowanie nie pojawia się tyle spraw, bo nie wszyscy, którzy przechodzą przez rozwód, są zainteresowani tym, aby wnieść swoją sprawę małżeńską na wokandę sądu biskupiego. Natomiast jeżeli chodzi o sam proces, o stwierdzenie nieważności małżeństwa, istotny jest dla nas zawsze w tym postępowaniu procesowym moment zawierania małżeństwa. Badamy dokładnie Czyli ten cofamy czas. cofamy się. Cofamy się, oczywiście. Yy, I badamy ten czas po to, żeby się przekonać, czy w momencie zawierania małżeństwa istniała jakaś poważna yy, przyczyna, która mogłaby spowodować, że właściwie do małżeństwa nie doszło. Ono w ogóle nie zaistniało. Czyli nie, nie bada się na przykład zawartości? tych 15 lat małżeństwa, ty, tego, co się działo po ślubie, tylko to, co działo się przed tak? Nie jest bez znaczenia to, co działo się po ślubie, bo zwykle jest to jakaś, jakiś znak dla nas bardzo wyraźny tego, co mogło się dziać przed zawarciem małżeństwa. Najbardziej istotny dla nas w postępowaniu procesowym jest okres narzeczeństwa do momentu zawarcia małżeństwa. Ale jak mówię, ten cały czas pożycia małżeńskiego aż do rozpadu małżeństwa, aż do dnia dzisiejszego właściwie, nie jest bez znaczenia. Bo zwykle w tym okresie po zawarciu małżeństwa wychodzi na jaw jakaś przyczyna, która mogłaby po przebadaniu jej i udowodnieniu w procesie spowodować orzeczenie w wyrok, wyroku, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Wspomniał ksiądz o tym, że są przyczyny. Jakie te przyczyny muszą być spełnione, jakie warunki muszą być spełnione, aby stwierdzić e, taką nieważność? Przyczyny może być więcej. Wystarczy, że z jednej jakiejś przyczyny, yy, yy, że jedna jakaś przyczyna zaistniała i zostanie ona w procesie udowodniona, wtedy stwierdzamy nieważność małżeństwa. Natomiast generalnie te przyczyny nieważności małżeństwa to mogą być albo przeszkody małżeńskie, albo brak przepisanej przez prawo kościelne formy kanonicznej zawarcia małżeństwa. Ale to by ksiądz to tak rozwinął, bo to też nie każdy może zrozumieć. Trzecia rzecz, albo wady zgody małżeńskiej. Mhm. Pierwsza sprawa to przeszkody małżeńskie. Kościół zna różne przeszkody małżeńskie, które, powodują, które mają charakter zrywający. To znaczy powodują, że przy ich zawieraniu małżeństwo jest nieważne, czyli w ogóle nie zaistnieje. Na przykład przeszkoda wieku, przeszkoda pokrewieństwa. Z tym, że jeżeli patrzymy procentowo na ilość wyroków orzekających nieważność małżeństwa, to właściwie nieliczna, nieliczna ilość tych wyroków zapada z powodu jakichś przeszkód małżeńskich, które wpłynęły na nieważność małżeństwa. One zawsze mają charakter zrywający. Zaistnienie takiej przeszkody powoduje, że małżeństwo zawiera się nieważnie. Druga grupa to jest, to są takie sytuacje, kiedy nie, nie zaistniała kanoniczna forma zawarcia małżeństwa, to znaczy Kościół katolicki od czasów Soboru Trydenckiego Postanowił, że każdy katolik zobowiązany jest do, do zawarcia małżeństwa w konkretnej, bardzo przepisanej prawem formie, jeżeli zawrze małżeństwo, na przykład w urzędzie stanu cywilnego, tylko bez otrzymania wcześniej odpowiedniej dyspensy, czyli pozwolenia biskupa katolickiego. Wtedy takie małżeństwo będzie nieważne. Dlatego katolicy, zawierając małżeństwa w urzędach stanu cywilnego, tylko, tylko takie małżeństwa cywilne, bez otrzymania uprzedniej zgody biskupa katolickiego, tak zwanej dyspensy, zawierają małżeństwo nieważne. Chodzi więc o ściśle przewidziany w prawie obrzęd, który zawierany jest zwykle w kościele katolickim, Aha. choć nie tylko. I trzecia grupa, naj, najbardziej liczna ze wszystkich przyczyn, które powodują nieważność małżeństwa, jeżeli patrzymy na wyroki, które zapadają w sprawach małżeńskich w sądach kościelnych, to wady zgody małżeńskiej. Małżeństwo y, tworzy zgoda stron. Małżeństwo jest umową, jako akt prawny. Jeżeli występują jakieś wady tej zgody małżeńskiej, przynajmniej po jednej ze stron, to wtedy małżeństwo zawiera się nieważnie. Mogą być różne wady zgody małżeńskiej, na przykład przymus, nieszczere ślubowanie, tak zwana symulacja. To są przykładowe takie wady zgody małżeńskiej, które powodują, że małżeństwo zawiera się nieważnie jeśli chodzi o osoby, które otrzymały już na przykład rozwój, rozwód, ale oczywiście mówię o kwestii prawa polskiego i chciałyby także unieważnić związek sakramentalny, stwierdzić jego kompletną nieważność, to że jego nie było, gdzie one mają się zgłosić i jak rozpocząć tę drogę procesu kanonicznego. Najlepiej zgłosić się w takiej sytuacji do sądu naszej diecezji. E, Namiary adresowe znajdziemy w, na stronach internetowych diecezji opolskiej. Mhm. A do kogo one się zgłaszają wtedy? Do sądu po prostu. E, osoby zgłaszają się do sądu. Przy sądzie istnieje e, posługa e, taka m, darmowa posługa adwokata który przeprowadza rozmowy z osobami, które noszą się z zamiarem wprowadzenia swojej sprawy małżeńskiej na wokandę sądu kościelnego. A jak wygląda taki proces? On wygląda tak jak w sądzie, że spotykają się dwie strony, jest na środku sędzia i oni się ze sobą kłócą? Czy raczej to odbywa się bez udziału drugiej strony zwykle? Właśnie to, o czym pan powiedział, to jest charakterystyczne bardziej dla e, procesów rozwód, procesów rozwodowych. Mhm. E, to są procesy ustne. Tymczasem y, proces stwierdzenia nieważności małżeństwa w sądzie kościelnym ma charakter dokumentalny, pisemny. Nie ma tam rozpraw. Y, sprawa właściwie y, toczy się, powiedziałbym, na biurku sędziego, który prowadzi daną sprawę i który gromadzi poszczególne akta procesowe. Y, poszczególne osoby, które składają zeznania zarówno strony, jak i świadkowie, Pojawiają się na wezwanie sądu, każda osobno składają zeznania, i, i nie ma, zwykle jest tak, że, że nie ma konfrontacji pomiędzy stronami. Mhm, czyli to spokojnie jedna i druga strona przychodzą w innym terminie i nie ma możliwości kłótni przed sobą. Właśnie tak. A proszę powiedzieć, jak długo trwa taka rozprawa o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Czy to tak jak w polskich sądach latami, czy to jednak krócej? To już jest sprawa bardzo indywidualna. Różne elementy wpływ wpływają w procesie na to, czy proces trwa dłużej albo kończy się szybciej. E około dwa lata to taki średni czas e procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa w jednej instancji sądownictwa kościelnego. A właśnie jedna instancja, to znaczy, że jest jeszcze jakaś kolejna. Tak. Sądownictwo kościelne zna trzy instancje. Pierwsza instancja to jest zwykle e, sąd diecezjalny. Każdy biskup w swojej diecezji zobowiązany jest do tego, żeby powołać do życia sąd. On sam jest pierwszym sędzią w diecezji, ale ze względu na to, że e, zakres jego obowią obowiązków jest zdecydowanie szerszy, powołuje do życia e, sąd który zajmuje się sprawami właśnie sądowymi, między innymi małżeńskimi. To jest pierwsza instancja. Druga instancja zwykle to sąd metropolitalny. Dla Opola drugą instancją jest sąd metropolitalny w Katowicach. Trzecia instancja dla całego świata niemal to Rota Rzymska, najwyższy trybunał papieski znajdujący się w Rzymie. A zdarza się tak, że opolskie sprawy trafiają rzeczywiście do Rzymu? Tak, opolskie sprawy również trafiają do Rzymu, tak jak z innych sądów na całym świecie. Co roku kilka spraw z Opola trafia również do Rzymu. A ksiądz tak obserwuje czasami te sprawy, domyślam się, i dlaczego ludzie tak w którymś momencie rezygnują z tej walki o miłość, o swoje małżeństwo i decydują się na, na taki krok jak unieważnienie. E Najpierw trzeba byłoby powiedzieć, postawić pytanie, dlaczego właśnie rezygnują z tej drogi małżeńskiej. Bo oni chyba najpierw rezygnują i idą po rozwód, a później ewentualnie właśnie. po unieważnienie. Małżeństwo, małżeństwo najpierw się rozpada, mhm. jeżeli rzeczywiście dzieje się w nim bardzo źle. I dalszy krok to jest zwykle rozwód. Potem, jeżeli ktoś jest zainteresowany wyjaśnieniem swego statusu w kościele katolickim, przychodzi do sądu kościelnego... Żeby zapytać, czy w jego przypadku, w przypadku jego małżeństwa, które się rozpadło, nie mamy aby do czynienia z małżeństwem nieważnym. Bywa nieraz tak, że ktoś po rozpadzie swojego małżeństwa nie podejmuje takich kroków, jak stwierdzenie nieważności małżeństwa, i potem poznaje kogoś, z kim chciałby się związać, a jest to osoba stanu wolnego, jest to katolik, i ze względu na to Przychodzi do sądu, żeby ewentualnie wyjaśnić swój status kanoniczny, jeżeli chodzi o małżeństwo, które zawarł i które się rozpadło. Okay. Żeby móc nowy związek um, uprawomocnić w świetle prawa kościelnego. A czy zdarzają się takie osoby, które już po przyjściu do sądu biskupiego, do sądu decyzyjnego, stwierdzają, a może jednak jeszcze powalczymy? Zdarza się to bardzo rzadko. Ale chyba tak chcielibyście, aby tak było. Bardzo byśmy chcieli i rzeczywiście prawo kościelne, stojąc na straży ważności sakramentu małżeństwa, obliguje nas, sędziów, do tego, żeby na każdym etapie procesu stawiać nie tylko sobie, ale i przede wszystkim stronom bardzo poważne pytanie o to, czy możliwe jest pojednanie pomiędzy stronami. W praktyce jednak są to sytuacje bardzo rzadkie. Wkrótce minie 10 lat, kiedy pracuję w Sądzie Diecezji Opolskiej, i w ciągu tych niemal 10 lat jeden raz zdarzyło mi się, że ze skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa i odpowiedzi na tę skargę ze strony drugiej, czyli ze strony pozwanej, wnioskowałem, że Możliwe jest w tym związku, który się rozpadł i zakończył się rozwodem, jednak pojednanie. Em, doprowadziłem więc do em, sesji pojednawczej między stronami, która jednak spełzła na niczym, niestety. Mimo prób. Mimo prób. No ale oczywiście życzymy tego, aby tych rozpraw było jak najmniej, żeby one kończyły się, no właśnie, pojednaniem dwóch stron. Tego chyba życzymy wszyscy. Bardzo dziękuję. Choć trzeba pamiętać też o tym, że bardzo wielu, tak jak sam pan stwierdził na samym początku, bardzo wielu ludzi dzisiaj jest, przeżywa ból z powodu rozpadu swojego małżeństwa. Wśród nich bardzo wielu to ludzie wierzący, katolicy, którym leży na sercu sprawa swojego przystępowania do sakramentów świętych, a to bardzo mocno jest związane z faktem, czy żyje się w małżeństwie kościelnym, czy nie. W związku z tym Kościół jak zawsze stara się i w tej kwestii wychodzić naprzeciw potrzebom i bólom, cierpieniom ludzi, dlatego, dlatego prowadzi się te procesy, dlatego stara się również procedurę przeprowadzać w na tyle mało skomplikowany sposób, żeby można było stosunkowo prosto i jasno badać tego rodzaju sprawy małżeństw, które się rozpadły. A dziękujemy ślicznie. Naszym gościem był ksiądz Piotr Kuc, oficjał sądu diecezji opolskiej. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Poglądy i osądy.